Czy można normalnie żyć mając aparat? Tak! Pędzle, makijaż i nawet akcesoria z aparatem. Udowodnimy, że noszenie aparatu może być stylowe i niestraszne. Naucz się podręcznych lifehacków dla każdego, kto nosi aparat w naszym nowym wideo. Dlaczego rudowłosa leży jak smutna panda? Właśnie wróciła od ortodonty. Musi nosić aparat. To koniec świata. Hej, ale ja go noszę od pół roku i nadal żyję. Cóż, Tyldzia wygląda świetnie z aparatem, a rudowłosa jest przekonana, że będzie wyglądała strasznie. Głuptas. Przymierzmy go na zębach. Wydrukuj zdjęcia śnieżnobiałych zębów. Narysuj łuk. Dodaj kryształy górskie. Przyklej klejem na gorąco uśmiech do drewnianego patyczka. Zrób resztę aparatów z cekinów i ozdób na paznokcie. Przymierz zęby i zrób zdjęcia. Moja przyjaciółka będzie dobrze w nim wyglądała. Zobaczysz, to stylowe, zabawne i wcale nie straszne. Tyldzia zapewnia przyjaciółkę, że aparat to ostatni krzyk dentystycznej mody i wszystkie fajne osoby je noszą. Spójrz, nawet trampki noszą aparat. Pokryj podeszwy starych trampek piankoliną. I wyrównaj narzędziem do modelingu. Ukształtuj zęby. Pokoloruj dziąsła jasno-różową farbą akrylową, kiedy piankolina zaschnie. I pokryj ją bezbarwnym lakierem do paznokci. Przyklej klejem na gorąco drut do zębów. Dodaj kolorowe kryształy górskie. Odwzoruj kształt aparatu. Skacz, biegaj i tańcz. I nie wstydź się! Rudowłosa powoli przyzwyczaja się do pomysłu. A Tyldzia zrobiła dla niej prezent, by udowodnić, że bycie aparatką może być fajne. Owiń stare pudełko po EOSie białą modeliną. Ukształtuj zęba z korzeniem. Upiecz go zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pokryj zakrętkę białą farbą akrylową. Dodaj warstwę bezbarwnego lakieru do paznokci. Załóż siatkę EOSa do zakrętki i wlej rozpuszczony olejek kokosowy. Włóż do lodówki. Wytnij zęba z utwardzonego balsamu. Przyklej klejem na gorąco kawałek drutu do zamknięcia. Dodaj kryształ górski do aparatu. Wow! Jaki fajny EOSowy ząb! Nawet balsam do ust może nosić aparat i wygląda trendy. Co to za dziwny hałas? To Tyldzia czyści jedzenie z jej aparatu, ponieważ zawsze ma ze sobą pędzle w pokrowcu. Pokryj starą obudowę od telefonu akrylową farbą. I dodaj warstwę akrylowego lakieru na wierzchu. Dodaj wydrukowane zdjęcie uśmiechu. Klejem na gorąco przyklej elastyczną tasiemkę do zębów, zostawiając przerwy. Włóż słomkę koktajlową do międzyzębowego pędzelka, przytnij do pasującego rozmiaru i przyklej do krawędzi. Włóż pędzle do organizera. Ta obudowa jest wygodna i higieniczna. Tyldzia czeka na swoją przyjaciółkę w kawiarni. Zamówiła jej ulubione truskawkowe smoothie. Potnij jabłko. Zmiksuj truskawki w blenderze. Dodaj mleka, świeżych liści mięty i zblenduj ponownie. Wytnij otwór na słomkę w pokrywce słoika. Nalej smoothie do słoika. Udekoruj zakrętkę zielonymi filcowymi liśćmi. To smoothie jest bardzo zdrowe. Truskawki i jabłka pomogą rozjaśnić Twoje zęby, a mięta odświeży oddech. Wreszcie pojawia się jej przyjaciółka. Co się stało? Ugryzł ją dentysta-wampir.
Przytnij tipsy do rozmiaru Twoich zębów. Wypiłuj je pilniczkiem. Przyklej sztuczne wampirze zęby. Dodaj łuk z drutu. Umocuj kawałki łańcuszka jako aparat. Zaskoczyłam Tyldzie. Teraz będzie musiała nie tylko wyczyścić zęby i aparat, ale też stół. Rudowłosa zastanawia się, jak Tyldzia pielęgnuje jej metalowych przyjaciół. To wcale nie jest takie trudne. Na początek umyj ręce specjalnym środkiem odkażającym. Wymieszaj równe ilości alkoholu do odkażania i olejku żożoba w czystej butelce ze sprayem. Dodaj olejku eterycznego z trawy cytrynowej dla ładnego zapachu. Wymieszaj i wstrząśnij przed użyciem. Ten aromatyczny, domowej roboty odkażacz jest idealny do rąk przed szorowaniem zębów. A teraz weźmy pędzelek do trudno dostępnych miejsc. Przytnij wymienną szczoteczkę do brwi. Nałóż na nią słomkę koktajlową. Przytnij i sklej klejem na gorąco brzeg. Ta szczoteczka będzie idealna do czyszczenia Twoich zębów między drucikami aparatu. Pamiętaj, by nie dzielić się nią z nikim innym. Ta szczoteczka jest bardzo osobista. Tyldzia znalazła bratnią duszę. Jej ulubiony kucyk też nosi aparat, by wspierać właścicielkę. Zrób ząbki dla My Little Pony z modeliny. Narzędziem do modelingu ukształć detale. Zdejmij zęby i upiecz je zgodnie z instrukcją. Przyklej klejem na gorąco gotowy element. Dodaj metaliczną linię farbą akrylową. I pokryj ją bezbarwnym lakierem do paznokci. Dodaj cekiny w kształcie gwiazd i serc jako aparat. Tyldzia i jej kucyk wyglądają jak dwie krople wody. Obie mają grzywkę, aparat i dobry humor. Ten różowy kucyk przypomni rudowłosej, że aparat u każdego wygląda pięknie. Eos wypada z kieszeni Tyldzi. Sprawdźmy jego kolor i zapach. Ale w środku są tajemnicze gumki. Co to jest? Wyczyść pusty pojemnik Eos. I dodaj ortodontyczne gumki. Wygląda na to, że Tyldzia używa jej starego Eosa jako pojemniczka na poprawiające aparat gumki. Ostrożnie, nie dotykaj ich, muszą być sterylne. Możesz wybrać dowolny kolor aparatu i trzymać je w podręcznym opakowaniu. Ważna myśl budzi rudowłosą z jej koszmaru o byciu aparatką. Zapomniała wyczyścić zęby. Na początek zdezynfekuj ręce. Ta trawa cytrynowa tak ładnie pachnie. Teraz nałóżmy trochę wybielającej pasty do zębów. Możesz użyć zwykłej pasty, ale rudowłosa woli stworzyć ją sama. Wymieszaj wazelinę z sodą oczyszczoną. Włóż pastę do czystego słoiczka. Pokryj zakrętkę farbą akrylową, namaluj uśmiech, dodaj kryształy górskie jako aparat. Ta domowej roboty pasta smakuje tak dobrze i wcale nie piecze. Powiększmy wybielający efekt foliowym ochraniaczem na zęby. Pokryj szczękę modelu czaszki w plastikową folię. Złóż arkusz folii dwukrotnie i dobrze owiń nią górną i dolną szczękę. Odetnij nadmiar. Usuń ochraniacz na zęby. Spryskaj produktem do higieny jamy ustnej. Włóż do woreczka strunowego. Udekoruj pudełko na ochraniacz, używając naklejki z metalicznymi zębami. Ostrożnie nałóż ochraniacz na zęby, starając się nie skaleczyć dziąseł i połóż się spać. Rano zauważysz, że Twoje zęby są bielsze. Nie używaj tej techniki dłużej niż 10 dni pod rząd. Możesz powtarzać ją co 2 miesiące. Tyldzia musi zastosować specjalną pielęgnację przed snem, ponieważ aparat wymaga dbania o niego. Zanim zaczniesz, umyj ręce.
Pierwszy krok to wypłukanie buzi delikatnym płynem do higieny. Zaparz trochę suszonej mięty i rumianku. Niech nasiąknie. Wlej mieszankę do czystej butelki. Odświeży twój oddech i nie ma żadnych podejrzanych składników. Potem nałóż kojącego balsamu na dziąsła. Wymieszaj lawendę, trawę cytrynową i olejek eteryczny z melisy. Pomaluj pustą fiolkę po olejku na skórki na różowo. Dodaj zęba i niebieską linię. Wlej mieszaninę. Zaaplikuj produkt na dziąsła. Rozluźnij je i zrelaksuj je. Pamiętaj, by nie stosować olejków eterycznych, jeśli masz alergię. A następnie nałóż błyszczący wosk dentystyczny pod usta i policzki, by aparat cię nie ranił. Nałóż białego jadalnego perłowego pudru do wosku dentystycznego. I dodaj barwnik spożywczy. Zrób woskowe kulki i włóż je do środka. Pokryj odstające części aparatu kulkami z wosku. Tyldzia wygląda jak królowa z jej perłowymi ząbkami. Jej policzki są bezpieczne i może spokojnie iść spać. Podobały ci się nasze lifehacki do noszenia aparatu? Daj nam znać w komentarzach, czy masz aparat i które z trików wykorzystasz. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych użytecznych lifehacków od TrumTrum.